Dzień dobry Państwu, 10.00 Geopolitycznie. Zaczynamy. W pierwszych słowach pozwólcie Państwo, że podziękuję wspierającym nasz kanał Panu Jackowi, Pani Annie i Urszuli, Irenie, Grażynie i Jerzemu, Wojciechowi, Beacie, Krystynie, też i Pani Halinie, Bożenie, Barbarze, Danucie, Joannie i jeszcze raz Panu Jerzemu. Mirosławowi, Piotrowi, Łucji, Dobrosławie i też Zofii. Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie kanału. Jesteście nieocenieni. Serdeczne podziękowania. A poznałych Państwa zapraszam do wspierania kanału. Zapraszam też do subskrypcji. Nasz kanał rośnie. Niebawem 100 tysięcy subskrybentów. Trzeba będzie to w jakiś sposób myślę, że uhonorować jest specjalny moment, e, aż się nie mogę doczekać. Tak to już jest e, można chodzić, taki potężny kanon. E, drodzy Państwo, dzisiaj e, sprawa dosyć ważna, e, pomijana może w niektórych mediach. E, minister Sikorski w Stanach Zjednoczonych, jak wiecie, odbywa swoją 10 podróż. E, tam jest oczywiście przedstawicielem Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Realizuje polską dyplomację, dba o nasze interesy, ale też przy okazji dba też o interesy Ukrainy. Z jednej strony Radosław Sikorski można powiedzieć, że dyscyplinuje niektórych ukraińskich polityków, skoro Ukraina ma tutaj takie można powiedzieć, ambicje do wejścia do Unii Europejskiej. Radosław Sikorski wyraźnie powiedział, że to wejście do Unii Europejskiej będzie tylko i wyłącznie możliwe, jeżeli Ukraina też będzie pamiętała, aby spełnić nasze polskie oczekiwania. Ale nie oznacza to, że my, jako kraj, nie będziemy wspierać jej wysiłków w zakresie pozyskania pomocy przede wszystkim finansowej, militarnej, bo z Putinem, mili Państwo, można wygrać tylko i wyłącznie. Argumentami siły finansowej, też i militarnej. Tutaj zacytuję pana Radosława Sikorskiego, bo uważam, że jest to bardzo istotny cytat. I też politycy zachodni chyba zrozumieli przekaz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie też są komentarze amerykańskich publicystów. Radosław Sikorski powiedział, ta wojna zakończy się dopiero, gdy Putin zdecyduje, że inwazja była błędem i że nie osiągnie swoich celów za akceptowalną cenę. Do tego jeszcze nie doszedł, ale jego gospodarka i jego zdolność do wysłania na śmierć setek tysięcy Rosjan nie są nieskończone. Jeśli utrzymamy kurs, tę wojnę będziemy mogli zakończyć, przywracając prawo międzynarodowe i przywracając. Granicę międzynarodową. Musimy dać prezydentowi zełęckiemu środki, aby zmienił kalkulacje Putina, a środki, aby to zrobić, są finansowe. Ukraina ma rodzimy przemysł zbrojeniowy, któremu brakuje zasobów, który ma pewne wolne moce produkcyjne, a kilka miliardów dolarów w euro mogłoby im bardzo pomóc, aby Putin zrozumiał, że nie może wygrać. I tutaj jeszcze dodał pan minister Sikorski, że rozwiązaniem konfliktu byłoby cofnięcie wojsk obydwu krajów za swoje granice. Dodał jeszcze, bo to jest dosyć istotne. Ukraina przeniosła wojnę na terytorium Rosji. Więc jasne jest, że nawet rosyjscy propagandyści zaczynają zdawać sobie sprawę, że to nie idzie zgodnie z planem. Ci, którzy chcą pokoju, powinni wezwać oba kraje do wycofania swoich sił za linię. Międzynarodowo. Proszę Państwa, słowa Radosława Sikorskiego wyraźnie wskazują na, tym, że, wskazują na to, że jest potrzebna Ukrainie jeszcze większa pomoc militarna, finansowa, ale ta pomoc finansowa to nie jest kwestia wysłania do nich pieniędzy. Ja wielokrotnie podkreślałem, i powtarzałem, że wbrew temu, co niektórzy komentatorzy publicyści mówią, Zachód nie przekazuje Ukrainie pieniędzy w gotówce. W zasadzie, że idzie przelew na przykład na miliard dolarów, a wówczas jest to właśnie, co komentatorzy i publicyści mówią, że oligarchowie ukraińscy, cały system korupcyjny okrada z tych pieniędzy swoje państwo, rosną różne fortuny, że są przekręty, że to jest wszystko rozkradane. Proszę Pieniądze płyną w formie pomocy. Pakiety, które zostają przyznane, militarne, są jakby przekuwane w stal, dosłownie i w przenosie. Są produkowane czołgi, czy są produkowane amunicja, rakiety i cały sprzęt, który pojawia się w Ukrainie, a dzięki któremu Ukraińcy mogą atakować cele w Rosji. I to jest jakby chyba klub. Bo spójrzcie Państwo, jaki wymiar psychologiczny na Rosjan, a też na Putina, miał i dalej ma też ten rajd na Kursk, na inne miasta rosyjskie, gdy nagle spadły pociski na terytorium Federacji Rosyjskiej, a Putin do dzisiaj, a to już chyba mija dobry miesiąc, do dzisiaj nie może się pozbyć Ukraińców z terytorium Federacji Rosyjskiej. Oni dalej są. Dalej atakują, umacniają swoje przyczółki, a Putin jedyne, co może zrobić, to bombardować ukraińskie miasta, atakując nie cele wojskowe, ale cywilne, co jest wyjątkowo obrzydliwe. To są zbrodnie wojenne. Ukraińcy za to mają pełne prawo do tego, by odpowiedzieć na takie ataki, chociażby tym, by zniszczyć te bombowce które pojawiają się na rosyjskim niebie i stamtąd zrzucają te rakiety czy wystrzeliwują je, by te bombowce na przykład zniszczyć. Do tego potrzebują odpowiedni sprzęt. Tym sprzętem dysponuje rzecz jasna chociażby Ameryka, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy tymi nowoczesnymi technologiami i te technologie powinny znaleźć się w Ukrainie, jeżeli Europa nie chce mówić po rosyjsku. Bo, mili państwo, jeżeli Ukraina by padła, to następnie będziemy my, kraje bałtyckie i będziemy mieli powtórkę z drugiej wojny światowej. Nie w takim wymiarze. Jeszcze większy. Bo Putin, to nie tyle, że jest szaleniec, ciężko oceniać jego zdrowie psychiczne, ale na pewno jest to, co też, ja się tutaj zgodzę ze słowami pana redaktora Jana Pińskiego, który kiedyś powiedział i też napisał, że Putin chce być jak Czar Piotr, który chce stworzyć imperium. On chce stworzyć imperium i to imperium po sobie zostawić. Te imperialne ambicje Rosji i Putina ewidentnie widać, tylko że niestety nie te czasy już. Chiny jeszcze początkowo wspierały Rosję, teraz już przestały. Poza tym pamiętajmy, że Chińczycy patrzą chciwym oczkiem, że tak powiem, na tereny Dalekiego Wschodu, na swoją z kolei północ, na Syberię, też i ludzie, którzy tam żyją, niezbyt wiedzą, dlaczego mają walczyć w jakiejś wojnie w Ukrainie, o co tu chodzi. Oni chcą mieć spokój, chcą normalnie żyć. To też Putinowi nie przynosi sympatyków, ale pomoc Chińczyków, ich wsparcie, właśnie tych nacji, które żyją tam na Dalekim Wschodzie, tak, czyli ci czukczowie, maci i cała reszta plemion, które kiedyś przyłączyły się do rosyjskiego imperium, teraz wcale może niekoniecznie chcą w tym imperium dalej pozostawać, bo przez politykę Putina to tylko im bieda grozi. A pamiętajmy, że tam są główne zasoby, zasoby naturalne Rosji, tak, kopalnie. Przecież diamentów, platyny, srebra, Bóg wie czego jeszcze złota. Tam są te zasoby. I Putin póki co może wydobywać ropę, sprzedawać, gorzej jakby przestał. Ale też pamiętajmy o tym, że Rosja przestała produkować czy ta produkcja, która niby rośnie w Rosji, to jest produkcja militarna. Przemysł, tak jak w czasie II wojny światowej, przestawił się na produkcję wojenną. Ale to ma swoje granice. Kończą się zasoby, kończy się Putin. I tak też tą drogą należy iść. Pokazać, że cały świat wspiera Ukrainę, a Putin pozostał sam. No ma oczywiście Orbana, ma Kim Zonguna, tak, ma tam jeszcze paru innych, jak, jakich można powiedzieć, kacyków, którzy go tam wspierają, ale to, są, to jest naprawdę bez znaczenia. No i na, na tej liście jest oczywiście nasz sąsiad. Czyli Białoruś. Łukaszenka, który próbuje lawirować w tym całym układzie, nie chcąc Białorusi włączyć do wojny z Ukrainą. Zobaczcie państwo, jak on unika tego ostatecznie, stracił w oczach Putina. Już nie może teraz się wkraść w jego łaski. Putin powoli przestaje Łukaszence ufać, a on gdzieś tam próbuje rozmawiać z Zachodem, ale. Może, może, by zaczął od tego, żeby wypuścić więźniów politycznych. Nie musi ich trzymać, bo złucie łykawy Nie musi ich absolutnie trzymać u siebie. Przecież może Andrzeja Poczobuta i wielu innych wypuścić. Przyjadą do Polski. Nasze państwo stać na to, żeby ich przyjąć, tu ich ugościć, spowodować, żeby się czuli jak w domu i tutaj mogą zacząć mieszkać. Kaszenka nie musi ich trzymać u siebie. Przy okazji Łukaszenka mógłby oddać na przykład Tomasza Szmyta. Ja kiedyś napisałem Szmytowi, że jego działalność propagandowa się skończy w momencie, kiedy przestanie być potrzebny Łukaszence, a ten moment nadejdzie i w ramach wymiany czy wzajemnych budowania wzajemnych relacji Łukaszenka zakuje w kajdanki, każe zakuść w kajdanki Szmyta i odstawić go na granicę. Szmyt musi być naprawdę wyjątkowo naiwny, że wierzy, że dożyje jakiejś emerytury na Białorusi, czy nie wróci do Polski i nie będzie sądzony jako, jako szpieg, dywersant, sabotażysta, czy co on tam jeszcze zrobił. Pytanie jeszcze, ilu takich szmytów mamy w Polsce? Proszę Państwa, dyplomacja, polska dyplomacja w tej chwili jest na najwyższym poziomie. Zwróćcie uwagę, że Podróż ministra Sikorskiego odbywa się prawie że jednoosobowo. Kiedy oglądam zdjęcia, relacje z jego wywiadów, spotkań z politykami w Stanach Zjednoczonych, odnoszę nieodparte wrażenie, że on, mam na myśli pana ministra, po prostu przychodzi, mówi, rozmawia, wyjaśnia i idzie dalej. Taki można powiedzieć, że jest apostołem naszej sprawy za oceanem, a też i informacja o tym, jak Polonia będzie też wspierać Kamale Harris, jest dobrą informacją, szczególnie właśnie ta Polonia z Pensylwanii. A Duda, jak zwykle, zaliczył kolejny blamasz kolejna kompromitacja ale o Dudzie i jego pobycie w Stanach Zjednoczonych to zapewne będziemy jeszcze mówić. Ja Państwu życzę spokojnego przedpołudnia. Tradycyjnie widzimy się o 14.00, bo jest tyle spraw, które warto omawiać. Zobaczymy, co się okaże. Ja też czekam na wiadomości o Zbyszku, bo być może moje źródło poda coś nowego, coś interesującego, bo Wszyscy czekamy tak, aż Zbigniew pojawi się na którejś z komisji, może w prokuraturze, a może jednak pan Bodnar złoży swój podpis. Ma ładny taki podpis, muszę państwu powiedzieć, że kiedy widzę podpis tam na jednym z dokumentów, podpis pana Bodnara, to przypomina mi się tak szkoła średnia. To jest taki ładny podpis, taki chłopięcy. I to nie jest taki podpis dojrzałego mężczyzny który już swoje w życiu przeżył, tak? Z jednego pieca chlebem. Taki mocny, wiecie Państwo, taki zamaszysty, taki powiem, pełen charyzm. Nie. To jest, proszę Państwa, podpis takiego człowieka miłego, sympatycznego, jak nastolatka otwartego na świat. Taki jeszcze. Nastolatka, który się dopiero zaczął gonić. Tak to widzę. Też liga tak mi powiedzmy. Mili Państwo, do zobaczenia. O 14.